zaczepił ją ten nieznany mężczyzna i ona dała mu do zrozumienia, że jak to ty żyć, mówisz do mnie, dlaczego mówisz do mnie, co się stało. Zapowiadało się, że to będzie spotkanie, raczej konflikt, aniżeli spotkanie, nieprzyjemne spotkanie, ponieważ Żyd zaczepia kobietę samarytańską. Wydawało się, że z tego nic nie wyjdzie, albo że wyjdzie właśnie konflikt. I zobaczcie, jak etap za etapem i oto Jezus mógł jej powiedzieć, to jestem ja. Ona czekała na Mesjasza. Wszyscy czekali na Mesjasza. To ja jestem, który z tobą mówi. I ona nie zaśmiała się i nie rzuciła jakiegoś ostrego słowa pod jego adresem. Ale zapomniała o dzbanie, zostawiła dzban, przyszła po wodę, zostawiła po wodę, pobiegła do miasta, przed którym się chroniła, nie chciała, żeby ludzie ją widzieli, bo ona była na językach wszystkich. Ona była kobietą, którą się źle prowadziła. Miała 5 mężów. Ten, który teraz jest, no to jej mąż. I w konsekwencji długa Ewangelia. I zobaczcie, gdzie się rozpoczyna. Rozpoczyna się w takim banale, takiego spotkania, które nie ma sensu, które się nie może skończyć dobrze. Usłyszała i uwierzyła, że to jestem ja, na którego czekasz, na którego czekacie, Mesjasz. Ta kobieta nagle stanęła przed Jezusem. Jeszcze więcej, bo później kończy się Ewangelia i my wierzymy, że On jest Zbawicielem świata. Czy rozumiecie? Czy rozumiecie, co się stało? Pan tego Pan Jezus południe, jak na będzie smutni kobieta, która kryje się przed nimi, przychodzi, żeby zaczerpnąć wody. Wydaje jej się, że On ją zaczerpnia. I od tej zaczerpki ta jest Mesjasz. Zabezpiecza ludzie i to
kontaktowało się z Panem Bogiem. Nie przeszkodziło jej w